Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czasem przedstawiamy innym bliskie nam osoby. To jest moja siostra, to jest moja kuzynka. I wówczas może drżącym głosem albo z pewnym zawahaniem czekamy, jak ktoś na te słowa zareaguje. Nie trzeba wstydzić się przyjaźni. Trzeba raczej uważać, aby ona przebiegała w myśl, w Bożą. Święty Franciszek Salezy wyróżnił 4 kryteria prawdziwej przyjaźni, może nawet miłości. Po pierwsze, prawdziwa przyjaźń, miłość, pochodzi od Boga. Po drugie, prowadzi do Boga. Po trzecie, przebiega w Bogu. I wreszcie, przetrwa w Bogu. Jeśli te 4 kryteria są spełnione, możemy być pewni, że nie musimy się wstydzić jakiejś więzi z kimkolwiek. Może nie jesteśmy w stanie przewidzieć owego 4. kryterium, czy nasza przyjaźń przetrwa w Bogu. Ale czyńmy wszystko, ażeby rzeczywiście była ona trwałą więzią nie tylko między bliskimi nam osobami, ale nade wszystko z Panem Bogiem, który jest dla nas przyjacielem, który jest dla nas pełnią miłości. Niech wzór świętego Józefa i jego oblubienicy Maryi przyświeca nam w tych dniach, kiedy budzi się do życia cała przyroda, natura, której częścią i my jesteśmy. Szczęść Boże.